Dzień dobry Państwu po przerwie. Proszę Państwa, rozpoczniemy dalszą część naszego dzisiejszego spotkania. Przed przerwą była mowa o tym, że te sprawy, które chcę teraz poruszyć, nie są karkołomne i nie ma tam żadnych, że tak powiedzieć, trudów. Jedynym trudem, który tam jest, jest sam człowiek. Sam człowiek, czyli jego pokładana natura, jego walka z czym? Z konkolem. Inaczej, z przeciwnikami Chrystusa, którzy rozsiali kłamstwa na temat Chrystusa i na temat zbawienia. Musi człowiek zwalczyć kłamstwa, a kłamstwa zwalcza przez wiarę. Występuje tu sytuacja właściwie prosta. Komu człowiek uwierzy? Czy uwierzy Chrystusowi, który jest Bogiem i którego ręka jest silna i mocna i może uczynić wszystko? Czy człowiekowi omylnemu, który chce uchodzić za Boga i chce uchodzić za wszechwładnego i wszechmocnego, który nie jest nieustannie omylny i nieustannie jest zniewolony potrzebą władzy i pieniędzy, jak to powiedział święty Jan, święty Piotr. Święty Piotr, gdzie jest napisane, znaleźli się jednak fałszywi prorocy wśród ludu, tak samo jak wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzą wśród was zgubne herezje. Wyprą się oni władcy, który ich nabył, czyli Chrystusa, a sprowadzą na siebie rychłą zgubę. A wielu pójdzie za ich rozpustą, przez nich zaś droga prawdy będzie obrzucona bluźnierstwami. Dla zaspokojenia swej chciwości obłudnymi słowami was sprzedadzą ci, na których wyrok potępienia od dawna jest w mocy, a zguba ich nie śpi. Tutaj mam Tymoteusza. To wszystko przypominaj, dając świadectwo w obliczu Boga, byś nie walczył o same słowa, bo to się na nic nie przyda. Wyjdzie tylko na zgubę słuchaczy. Dołóż starania, byś sam stanął przed Bogiem jako godny uznania pracownik, który nie przynosi wstydu, trzymając się prostej linii prawdy. Unikaj zaś światowej gadaniny, albowiem uprawiający ją coraz bardziej będą się zbliżać ku bezczelności. Nie, bezbożności, ale bezczelności także. I tutaj mówi święty Paweł, święty Piotr, o czym rozmawialiśmy, że walką w nas jest walka, proszę zauważyć, ciekawa walka. Dziwna walka, nie powinna istnieć w ogóle w tym świecie. A dlaczego? Ponieważ jakoby mamy przewodników w tym świecie, którzy uzurpują, jeżeli chodzi o establishment duchowny, który właśnie nas broni właśnie przed takimi mowami i wiara powinna dla nas po prostu spływać jak manna z nieba w czasie wędrówki 40-letniej Żydów. Rozumiecie Państwo? Manna powinna spływać z nieba. A tutaj karkołomne drogi i to rzucane przez tych, którzy jakoby tą drogę mają otwierać, a rzucają karkołomne kłody pod nogi, ale ci, którzy wierzą w Boga, czynią z nich stopnie. A ci, którzy nie wierzą, przewracają się nieustannie o nie i czynią drogę do Boga niemożliwą. Więc tak naprawdę dziwną rzeczą, ale prawdziwą jest to, list świętego Piotra, że trud zdążenia do Boga nie wynika z trudu, tylko z establishmentu duchownego, który czyni go nieustannie karkołomnym, bo zwalcza wiarę w Boga. Jest to dziwne, bo są ludzie, którzy mówią, to jest nieprawda, to jest nieprawda, to jest nieprawda, kto mnie zbawi, kto mnie zbawi, kto mnie pochowa. A któż mówi o pochowaniu? Przecież Jezus Chrystus was uczynił żywymi i nie chce was chować, tylko chce was do życia przywrócić. Więc dlaczego mówicie o śmierci i o chowaniu? Chodzi o życie. Chodzi o to, że jeśli będziecie kapłanami Boga, to druga śmierć was nie dotknie i będziecie rządzić na tej ziemi przez 1000 lat, aż do ostatecznej wspaniałości. Więc można powiedzieć, że to są legendy dla ludzi, którzy żyją tylko cieleśnie. Prawdą, którzy żyją Ewangelią. Ponieważ jesteśmy człowiekiem wewnętrznym. Człowiekiem światłości. Człowiek światłości, natomiast jest człowiekiem światłości,
A człowiek światłości pochodzi nie z ludzkich kości, ale z boskiej miłości. Z boskiej miłości. Miłości żywej, doskonałej, która jest światłością, prawdą, jest obrazem wszystkiego. O tym obrazie mówi święty przecież Paweł w liście do Kolosan, rozdział 3, werset 10. A przyoblekli nowego, który wciąż się odnawia ku głębszemu poznaniu Boga według obrazu tego, który go stworzył. Stworzony wewnętrzny człowiek jest wedle obrazu Bożego. Nie ma tam żadnego grzechu, żadnego trudu, żadnej ciemności. Jest sama światłość, bo w Bogu nie ma ciemności. Bóg jest światłością. Więc człowiek wewnętrzny został stworzony ze światłości. Jest światłością dla światłości, dla niesienia światłości. I tutaj właśnie jedynym problemem wznoszenia się ku doskonałości Bożej, jeśli chodzi o człowieka światłości, jest, jak to Chrystus powiedział, przyjdzie przeciwnik i rozsieje wśród ziarna pszenicy konkol i będą wzrastać. Czyli kłamstwo rozsieje. A dopiero będzie poznane, kto jest prawdą, kiedy wszystko wzrośnie. Pszenica, czyli ci, którzy są prawdziwego życia, to jest pszenica. Oni będą prawdziwym życiem. Konkol natomiast będzie można oddzielić dopiero wtedy, kiedy się zerżnie wszystko. Jak to Chrystus mówi, pracy wiele, robotników mało. A okazało się, że robotnik na robotniku, tutaj ostatnio. Robotnik na robotniku, robotnik na robotniku. Tylko wszyscy chcą brać pieniądze, a nikt nie chce robić. Robotnik na robotniku. Tak można było powiedzieć. Robotnik robotnika, że tak mogę powiedzieć, popycha i są skupieni i dobrania, ale nie do działania. Są tylko do okłamywania, jak to powiedział święty Paweł. Mówię do okłamywania, ponieważ Jezus Chrystus powiedział bardzo prostą rzecz. Wy, jeśli chodzi o wolność duszy, nie macie nic do pracy. Nic do pracy, bo ja całą wypełniłem. Ja całą pracę wypełniłem. Wy macie uwierzyć Bogu i mnie. I uwierzyć, że moje dzieło względem was i wola Ojca się spełniła. Że a wolą Ojca spełnioną jest wolna wasza dusza od grzechów. Dlaczego tak trudno wam to pojąć? Dlatego, że przyszedł ten, który uzurpuje sobie władzę, jakoby ten, który jest przewodnikiem, a jest kłamcą, bo was okłamuje. I dba tylko o swój zysk. O swój zysk tylko dba dzisiaj, co widać bardzo wyraźnie, co widać, słychać i czuć. To akurat był cytat z Elektrycznych Gitar. Piosenka Jestem człowiekiem z miasta, co widać, słychać i czuć. Jestem człowiekiem zniewolonym przez establishment duchowny, co widać, słychać i czuć. Więc tutaj nie ja, ale mówię piosenkę, przedstawiłem taką piosenkę, odniesienie do, że każdy może sobie zaśpiewać tą piosenkę, jeśli ma ochotę, że jest człowiek zniewolony i który, patrzymy na niego, to widać, słychać, czuć, może on zaśpiewać tą piosenkę właśnie względem siebie. Ale chcę powiedzieć o tej sytuacji, że Chrystus Pan wykonał wszystko, wszystko wykonał, a my musimy to wziąć. Przez wiarę. Nie da się tego inaczej wziąć, tylko przez wiarę. Czyli, co to oznacza? Co to oznacza? Więc ktoś się by spytał, bo słyszę takie pytanie. Więc po cóż jest spowiedź? To też się zastanawia. A właściwie już wiem po co. Po to, aby ludzi okłamać. Po to, żeby okłamać, że są po prostu w strasznej sytuacji. W strasznej, złej sytuacji. Że po prostu grzechem popychany. Ciemność ciemnością. Chrystus powiedział w taki sposób, ja już wszystko uczyniłem. Więc w tym momencie ludzie mówią, no tak jak wszystko już uczynił i już nic nie trzeba zrobić, to dlaczego jeszcze teraz już nie jesteśmy zbawieni? Ależ jesteście. Jesteście odkupionymi. A jednocześnie zbawionymi są ci, którzy uwierzyli, zresztą przeczytam list, żeby tutaj nie być gołosłownym, list świętego Pawła do Rzymian,
rozdział 10, werset do 9, przeczytam go ponownie, bo nie cały czytałem. Jeśli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg go wskrzesił z martwych, osiągniesz zbawienie. Mówimy o zbawieniu. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, mówimy o wierze, sercem przyjęta wiara, a wyznanie jej ustami do zbawienia. Co to znaczy wyznanie jej ustami? Właśnie to się musi stać w głębinach. Wyznanie jej ustami to musi się stać w głębinach. Już mówię, wtedy to się może stać, kiedy oblicze stanie w miejscu oblicza. Wtedy dwoje ust staną się jednymi ustami, bo oblicze będzie w miejscu oblicza. Dwoje rąk jedną ręką, w miejscu rąk. Nogi w miejscu nóg. Oblicze w miejscu oblicza i oczy w miejscu oczu. Co to oznacza? I teraz właśnie jest ta ciekawa rzecz. Ludzie na tym świecie robią coś, co zostało już zrobione, kompletnie pozbawiając się własnego umysłu, który widzi wszechświat i nie widzi, żeby tutaj ktoś z establishmentu duchownego kijem go popychał, albo jakąś kijem go naprawiał, czy tam robił, ponieważ Bóg to wszystko czyni i on trwa, a umysł to widzi. I nie dostrzega, aby ktoś, kto mówi, że ma wszelką władzę, żeby coś robił, ponieważ on też ma umysł, ale nie chce uznać tego, tylko rozumem swoim wprowadza ludzi w błędy, wymyśla swoje drogi, aby innych okłamać. I tutaj dalej przedstawię tę sytuację. Chrystus zrobił wszystko, abyśmy my mogli zrobić wszystko. Słowa Chrystusa, idźcie i czyńcie to, co ja już uczyniłem, nie oznacza, aby zrobić to, co Chrystus już zrobił. Nie chodzi o to, żeby zrobić to, co Chrystus już zrobił. Bo to, co Chrystus zrobił, jest zrobione. Aby zrobić to, co Chrystus zrobił. Zrobił osobiście, wstąpił do głębin. I tam objawił zbawienie, ogłosił zbawienie dla duchów nieuprzejmych, nieposłusznych. Dla duchów nieposłusznych w owym czasie. Owy czas przed potopem. Z pierwszego świata, bo to jest dzisiejsze dzieło nasze, jest dziełem naprawiającym skutki niewłaściwego postępowania duchów w pierwszym świecie. Bo Jezus Chrystus naprawił naszą naturę w drugim świecie, czyli teraz, w tym niebie i tej ziemi, ale my mamy naprawić skutki udręczenia tej, która ma życie w sobie, czyli ona jest duszą. Ona jest duszą. Ona jest duszą naszą. Można było powiedzieć duszą naszą, ale nie tą, którą Jezus Chrystus ocalił, tylko tą, która też ma życie z Boga, bo dusza to jest ta, która ma życie z Boga. Jest powiedziane przecież, Bóg stworzył Adama, pierwszą duszę żyjącą, jak to jest długo przedstawione. Ona nazywana jest żoną Boga, mającą życie z samego Boga. Zresztą jest powiedziane w Księdze Izajasza, rozdział 54. Nie wspomnisz już hańby swojego wdowieństwa, bo ja jestem twoim małżonkiem. Ja, Bóg Stworzyciel, wyzwoliłem ciebie. Już. I w tym momencie zaczynamy rozumieć, gdzie jest problem w ogóle stawania się dalszej drogi do głębi. Pozorna, nieprawdziwa wiara człowieka. Człowiek wierzy tym, którzy nieustannie okłamują człowieka, każąc mu szukać grzechów tam, gdzie być ich nie może, ponieważ każe szukać grzechów w Bogu, Chrystusie, duszy, która jest w rękach Chrystusa i skryta razem w doskonałości Boga. Dlaczego? Aby przymierze doskonałości nikt nie został zerwany. Więc ona jest tam, aby przymierze zostało zachowane. Natomiast establishment duchowny mówi, zawracając człowieka do złej natury, że takiej rzeczy w ogóle tam nie ma. Nie ma takiej rzeczy w ogóle.
I teraz proszę zauważyć, spowiedź jest umieszczona w miejscu tym, aby duszę tą uwalniać od grzechu, aby nie była ona, człowiek nie uwierzył i nie był zdolny mocą właśnie czystości, doskonałości swojej nowego stworzenia objawić uczynki, które czynią wiarę żywą. Żywa wiara, żeby to zrozumieć, żywa wiara to jest żywy, osobisty, prawdziwy, bezwzględny, żyjący Chrystus Pan w nas, którego o tym zaświadczamy, zaświadczamy swoją postawą w cielesnym, w świecie fizycznym, gdzie jest mrowie grzechu. A Jezus Chrystus, który przyszedł na ziemię, wstąpił na ziemię, przyjął ciało z Maryi Dziewicy, stał się człowiekiem i żył w ciele, w którym było mrowie grzechu. On zachował chwałę Bożą. Był posłuszny Ojcu, bo to była jedyna możliwość, aby grzech nie znalazł możliwości niszczenia. Trwając w Ojcu, trwając w posłuszeństwie, nie wykonywał niczego, co jakoby było z jego ludzkiej natury, ale wszystko to, co Bogu się podoba, czyli jest napisane, nie pełnił swojej woli, ale wolę swojego Ojca. Nie mówił tego, co z cielesności, ale tego, co u Ojca słyszy. I nie czynił niczego innego, co by z ciała pochodziło, ale wszystkie dzieła Ojciec czynił w Nim, w Jego obecności. Więc spójrzmy teraz na siebie i spójrzmy na jedną bardzo ważną rzecz. Jesteśmy dokładnie takimi samymi, jak Chrystus w owym czasie, kiedy chodził po ziemi przed odkupieniem. Doskonały w świecie niedoskonałym. Czysty w świecie nieczystym. Ufny w świecie nieufności. Doskonały w świecie niedoskonałym. Chwalący Boga w świecie, w którym Boga nie chwalą. Wznoszący się ku doskonałości Bożej, gdzie wszyscy szukają swego i upadku. Żyjący tylko wolą Bożą, gdzie wszyscy chcą żyć swoją wolą. Więc my mamy dokładnie uczynić to samo, bo mówi przecież święty Piotr o tym. Pierwszy list, rozdział 2, werset 20. Co bowiem za chwała, jeśli przetrzymacie chłostem jako grzesznicy? Ale to się Bogu podoba, jeśli dobrze czynicie, a przetrzymacie cierpienie. Do tego bowiem jesteście powołani. Chrystus przecież również cierpiał za was i zostawił wam wzór, abyście szli za nim jego śladami. I proszę zobaczyć napisane. Do tego bowiem jesteście powołani. Jak ja przyszedłem na ten świat, żyć w ciele waszym grzechu, bo do tego zostałem powołany, tak wy zostaliście powołani, aby żyć w świecie otchłani, głębi. Tam, gdzie grzech, gdzie jest władza grzechu. Aby nastąpiła władza ognia. Ogniem jesteście, bo ja go przyniosłem i podtrzymuję, aż zapłonie. Ogniem jesteście. I do tego bowiem jesteście powołani. Czyli Jezus Chrystus mówi w taki sposób. Nic nie musicie zrobić, tylko uwierzyć, że ja was uwolniłem, abyście mogli uczynić to, co ja uczyniłem. Abyście mogli przeciwstawić się wszelkiemu złu. Abyście szli moimi śladami, moją ufnością, oddaniem, posłuszeństwem Ojcu, moim opanowaniem, łagodnością, wiernością, dobrocią, uprzejmością, cierpliwością, pokojem, radością i miłością. Abyście szli i objawiali Ojca. Tam, gdzie nikt o nim nie słyszał. Jakieś słuchy pojawiły się o odkupieniu. To ja właśnie wstąpiłem do głębi i powiedziałem, że przyjdę. Legendy tam się pojawiły. Nie wiadomo jakie. On grzechu nie popełnił. W jego ustach nie było podstępu. On, gdy mu złorzeczono, nie złorzeczył. Gdy cierpiał, nie groził, ale oddawał się temu, który sądzi sprawiedliwie. On sam w swoim ciele poniósł nasze grzechy na drzewo, abyśmy przestali być uczestnikami grzechów. A żyli dla sprawiedliwości krwią, sprawiedliwości,
krwią jego ran zostaliście nabyci, uzdrowieni. I proszę zauważyć, teraz zobaczcie, to, co tu jest napisane, to jest wasze dzieło w głębinach. Wasze dzieło w głębinach, kiedy już wierzyliście, kiedy już uwierzyliście, kiedy już nie postępujecie wedle tego, co myślicie, tylko wedle tego, co Chrystus was myśli. Już nie postępujecie wedle własnego chcieństwa, ale Bóg was jest, Chrystus jest was chceniem. Już nie czynicie czegokolwiek, ale to Chrystus jest was wszelkim dziełem, wszelkim postępowaniem. To w tym momencie, będąc w tym momencie w ciele, jesteście w miejscu najbardziej doskonałym do czynienia uczynków, czyniących wiarę żywą. Dlatego, że tutaj jest ich brak, a tu właśnie macie warunki, aby oprzeć się wszelkiemu złu i wyrazić z całej siły wiarę, czyli wiarę żywą, czyli że jest obecny w was Chrystus, że jest w was obecna czystość, że jest w was obecne nieskalanie, że wasza dusza, która jest waszym przywróconym życiem przez Chrystusa, że On jest waszym życiem, że ona żyje z Jego mocy, a wy tam jesteście i kroczycie potęgą ognia niebieskiego. Ognia. I objawiacie tajemnicę, którą przeczytam tutaj z telefonu, ponieważ nie mam tego tutaj w komputerze, ale przeczytam takie wersety. Ja mogę tu oczywiście otworzyć, żebyście Państwo tu widzieli. To otworzę. Księga Mądrości, już sekundeczkę ją znajdę. Ja Księga Mądrości, już sekundeczkę szukam. Jest, Księga Mądrości, rozdział 19. Werset 18 w tej chwili. Proszę zauważyć. Żywioły bowiem, gdy się inaczej ze sobą zestroją, odmieniają rodzaj rytmu, jakby dźwięk harfy, zawsze pozostając w tonie. Łatwo to wykazać, widząc, co się stało. Sekundeczkę. Co się stało? Ziemne bowiem stworzenie zmieniły się w wodne, a wodne na ląd wychodziły. Ale proszę zobaczyć dalej. Ogień w wodzie wzmagał swą siłę, a woda zapomniała o swojej własności gaszenia. Jeszcze inny werset. Sekundeczkę. A co najdziwniejsze, ogień się wzmagał w wodzie, która wszystko gasi, bo świat ujmuje się za sprawiedliwymi. I tutaj powrócę. Pod każdym bowiem względem wywyższył lud... Pod każdym względem wywyższyłeś lud Panie, lud Twój, Panie, i rozsławiłeś i nie zapomniałeś, wspierając go w każdym czasie i na każdym miejscu. Czyli to jest bardzo ciekawe, są wersety mówiące, może one są trudne trochę, ale tutaj przedstawiona jest taka sytuacja, że człowiek światłości jest ogniem. Jest ogniem, a piękna córka ziemska jest wodą. I co ciekawe, tam jeszcze jeden werset był, muszę go znaleźć, bo chciałem go też przeczytać, którego nie przeczytałem. Tak. 16-17 chyba może przeczytałem, ale nie pamiętałem, że przeczytałem. Już sekundeczkę. Księga Mądrości 16-17. Jest napisane. A co najdziwniejsze, ogień się wzmagał w wodzie, która wszystko gasi, bo świat ujmuje się za sprawiedliwymi. Czyli co to oznacza? Bóg przedstawia taką sytuację, że mimo że w tym świecie ogień i woda są wrogami, to w świecie nieba ogień i woda są jednością, bo to jest sprawiedliwe u Boga. Jest sprawiedliwe u Boga. Bóg...
kieruje się sprawiedliwością, a nie siłami tego świata. W siłach tego świata i we władzach tego świata woda i ogień są wrogami. Są przeciwne sobie, ale w Bogu są zjednoczone, bo to jest sprawiedliwe w Bogu. Bo Bóg działa sprawiedliwością, więc ludzie w tym świecie: Panie, 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 dlaczego nie czynisz tego względem praw tego świata? Bo czynię sprawiedliwie, a nie względem praw tego świata. Woda i ogień cieszyć się razem będą i będą w mocy powstawać jeszcze większej. Czyli ogień, synowie Boży, woda, piękne córki ziemskie, gdzie są przeciwko sobie, ale kiedy zstępują synowie Boży, woda staje się zgodna z ogniem i mocy mu dodaje, a ogień wydobywa ją ku jeszcze większej sile i mocy. Czyli razem współistnieją, bo to jest sprawiedliwość. Czyli w głębinach istnieje piękna córka ziemska, która potrzebuje sprawiedliwości, a nie panowania ludzkiego i władzy, ale sprawiedliwości i prawdziwego panowania, boskiego panowania, bo to jest sprawiedliwe, a nie wedle prawa. Wedle prawa tego ziemskiego. Bo wedle prawa tego ziemskiego silniejszy panuje. I Chrystus Pan to wykorzystał, to prawo. Wstąpił. Jest najsilniejszy, najpotężniejszy i przejął tą władzę, a szatan nie mógł mu sprzeciwić się, bo by sprzeciwił się prawu swojemu, które stanowi, że istnieje. Gdyby sprzeciwił się prawu, przestałby istnieć. Więc wolał oddać pokłon, żeby żyć nawet w niewoli. Tak można było powiedzieć. I tutaj proszę zauważyć, chcę tu teraz powiedzieć o otchłani, o głębinach. My, którzy wierzymy Bogu z całej siły, a wierzyć Bogu nie oznacza, jakaś tam mechanizm w głowie sobie funkcjonuje. Bo ten mechanizm wedle Rudolfa Steinera, taki, to nie chodzi o tutaj, że Rudolf Steiner jest jakimś przewodnikiem, on założył antropozofię, kierunek antropozoficzny, a to już nie ma takiego znaczenia, ale chodzi mi o pewną przepowieść jego sprzed prawie 100 lat, no 100 lat, co najmniej 100 lat, ponad 100 lat, 1917 chyba roku, znaczy 1917 roku. Przypowieść, która mówi w taki sposób, że przyjdzie czas na ten świat, kiedy ludzie będą razem z nie wiem jak to tam określił, ale w każdym bądź razie po podaniu pewnego leku stracą w sobie łączność z Bogiem. Łączność z Bogiem, czyli utracą Boga. Utracą Boga. Tak jak jeden z ludzi, którzy poddał się eksperymentowi właśnie badającemu lek, po podaniu tego leku stwierdził, że odebrano mu Boga, bo nie czuje już Boga w sobie. Bóg w nim zniknął i nie wie, jak to się stało, a podejrzewa, że to był ten lek, ponieważ była to chwila i już poczuł, że Boga już nie ma. Ale proszę zauważyć jeszcze jedną rzecz, bardzo ciekawą o tym leku. Może inaczej chciałem powiedzieć. Tak, Ewangelię chcę powiedzieć. Ewangelię. Ewangelia. Jest taka Ewangelia, nie pamiętam dokładnie, gdzie ona jest, chyba to jest Mateusza Ewangelia, gdzie brzmi ona w taki sposób. Przyjdzie czas, że ci, którzy mają, myślą, że mają, będzie odebrane im to, co myślą, że mają, i dodane tym, którzy mają. Co odzwierciedla tą sytuację, że ludzie, którzy będą mieli Boga na pozór, będzie to Bóg wynik tylko rozumowy, tylko ich, że tak mogę powiedzieć, neurony w mózgu będą ukazywały ich wymyśloną rzeczywistość nieba, utracą go, bo nie był on prawdziwy. Ale ci, którzy będą mieli prawdziwego Boga, bo będą synami światłości, poczują, jak On się w nich wzmoże i jeszcze potężniej będzie działał, bo łaska będzie ich coraz silniej umacniała, bo będą człowiekiem światłości. I człowiek światłości jest ratunkiem dla wszelkiej nicości.
od wszelkiej nicości i dla wszelkiej nicości i od wszelkiej nicości. Kiedy przyjmujemy człowieka światłości, to on jest ratunkiem wszelkiej nicości, do którego świat chce skierować człowieka jako do nicości, aby człowiek przestał chcieć. Jest taki film, znacie ten film, bo ten film jest bardzo stary. On ma już może nawet 50 lat, może ten film. Bliskie spotkanie trzeciego stopnia. W tym filmie jest jeden taki powiedziany tekst, że tak mogę powiedzieć, dialog. Nie będziemy się czuć wolni, dopóki nie zniszczymy wszelkiego Chrystusa w ludziach. Wszelkiego dążenia Chrystusowego. Nie będziemy się czuć wolni, będziemy się nieustannie musieli ukrywać przed ludźmi, dopóki nie zniszczymy w nich wszelkiego przejawu wiary i Chrystusa. Już w owym czasie, to jest 77 rok, ten film powstał, Bliskie spotkanie trzeciego stopnia, już w owym czasie ujawniają się, nie w owym czasie już, ale już w owym czasie pojawiają się nieustanna chęć zniszczenia wszelkiego przejawu żywego Boga. Bóg sobie może być wymyślony, bo usunąć go można razem ze wszystkimi, że tak mogę powiedzieć, myślami ludzkimi. Ale kiedy jest żywy i prawdziwy, nie pochodzi on z myśli ludzkich, ale pochodzi, jest to obecność żywego Boga, żywego Ducha. I tutaj właśnie opór i nieustanne poszukiwanie grzechu i nakaz poszukiwania grzechu i spowiadania się wynika z tego, aby nigdy człowiek nie objawił i nie wypełniał uczynków czyniących wiarę żywą. A uczynki czyniące wiarę żywą jest wiara w to, że nie mamy grzechów, a nie, że je mamy. W to, że ich nie mamy, a nie to, że je mamy. Po to jest, aby się spowiadać raz na dwa tygodnie, albo raz na tydzień, albo raz na miesiąc, aby człowiek nie zapomniał, że jest nieustannie niewolnikiem grzechu. A ci, którzy wierzą Chrystusowi i cały czas trwają w tej prawdzie doskonałej, wierzą Chrystusowi, że nie mają grzechu, wiedzą o tym, że poczytywanie grzechów w duszy swojej jest umniejszanie chwały Chrystusowi, a jednocześnie umniejszają sobie, czyli zwiększają sobie plagi diabelskie na sobie i dręczenie. Jest to apokalipsa i nie tylko apokalipsa, ale zwiększają plagi, które będą na nich spadały i umniejszają sobie chwały w Bogu, bo umniejszają chwały Bogu, nie uznając Boga, boskiego dzieła, czyli Boga czynią kłamcą, Chrystusa Pana nie uznają w ogóle jako dawcę naszego odkupienia, tylko swojego. Tam sobie Bóg odpuścił, a do nas mówi, rób co chce, jak będziecie tacy silni jak ja, to może wam się uda, ale wątpię, bo bez mnie nikt sobie nie da rady. Ale tak Chrystus wcale nie mówi. To Chrystus mówi, ja was odkupiłem, jesteście wszyscy wolnymi, kto uwierzy i uzna mnie, że jestem jego życiem, to wtedy pokona śmierć. Porzuci starego człowieka. Wyjdzie z tak zwanego ego, czyli tak zwanego fałszywej osobowości, emocjonalnej osobowości, która stała się jego więzieniem i nie może się z niej wydostać, bo to jest tak zwana świadomość ciała, które chce to, co chce i dąży do tego, co chce, a dążenie ciała jest zawsze wrogie Bogu. I w ten sposób my stajemy się w głębinach możemy tylko stanąć tylko wtedy, kiedy jesteśmy nowym stworzeniem. A nowym stworzeniem jesteśmy tylko wtedy, kiedy uwierzymy Chrystusowi, bo Chrystus mówi do nas, nic nie musicie zrobić. Dostrzegam tam tych, którzy się z tym nie zgadzają i nieustannie walczą z Chrystusem, aby nie dopuścić do tej mocy, ponieważ szatan w tym momencie traci wszelkie wpływy i wszelką kasę, która płaci za mieszkanie, za apartamenta i utrzymuje wszystkie samochody i wszystkie inne rzeczy, a rowów nie potrafimy kopać.
Więc jest tu sytuacja taka, że nam powiedziane jest w liście świętego Pawła do Galatów. Służcie swoim majątkiem tym, którzy do Boga was wznoszą. Tu jest odwrotność. Odbierzcie cały majątek tym, którzy was zniewalają. Bo okradli was pod pozorem dobra. Pod pozorem prowadzenia ku Chrystusowi. I uczynili wiarę was niezdolnymi do wiary. I zniewolonymi w swoich myślach i sumienie uczynili strażnika broniącego dostępu do Boga. A jest przecież napisane w Ewangelii, w pierwszy list świętego Piotra, rozdział 3, werset 21. Teraz również zgodnie z tym wzorem, czyli chodzi o wodę potopu i odniesienie do wody. Teraz również zgodnie z tym wzorem ratuje nas w chrzcie, nie przez obmycie brudu cielesnego, ale przez zwróconą do Boga prośbę o dobre sumienie. Prośbę o dobre sumienie. W czasie mszy jest czytane zgodnie z sumieniem. Nie o dobre sumienie. Tylko zgodnie z sumieniem, które mamy, które jest źle wykształtowane i źle ukształtowane. Święty Paweł mówi o tym, że nasze sumienie jest niewłaściwie ukształtowane. Bo tylko Bóg, Ojciec, daje nam właściwe sumienie, czyli właściwe postrzeganie prawa i właściwy sens istnienia, bo On jest naszym prawem i życiem. I tylko przez Chrystusa Pana możemy zwrócić się do właściwego naszego sumienia, bo On jest naszym prawem. Więc w tym momencie chodzi tu o prawdziwą odwagę w prawdzie. Czy tracę, czy zyskuję? Czy tracę, czy zyskuję? Czy jak przyjmę Chrystusa, to stracę, czy zyskam? Więc co to za pytanie? Nie wynika ona z wiary, tylko wynika, czy w dalszym ciągu będę wielkim w tym świecie, czy w dalszym ciągu będę bogatym młodzieńcem, którego będą cały czas uznawali za doskonałego i bogatego, jeśli będzie przy kasie, bo Chrystus kazał mi pozbyć się wszystkiego i ukazał mi biedę i więc smutny odszedłem. Ale musi się stać on synem marnotrawnym, aby uświadomić, że to właśnie z powodu majątku, który wziął od ojca, właśnie upadł, zgubił się, ale dopiero w świecie, tym dalekim, zimnym, odległym, gdy karmił świnie, zobaczył, że najważniejszą rzeczą jest wdzięczność. Bo właśnie świnie są mu wdzięczne za to, że on je karmi korabem, strąkami z ranczyny strąkowego. One są wdzięczne jemu, a on sam musi je sobie brać i by musiał być sobie wdzięczny, ale to nie przynosi mu radości. I on narzeka, sam muszę sobie je brać. I nie mam być komu być wdzięczny. Ale przecież mam ojca. Jemu moja wdzięczność się należy. Wracam do Ojca już w tej chwili, ponieważ umrę z braku wdzięczności. Bo wdzięczność do życia mi przewraca. Dlatego, bo życie Ojca we mnie jest życiem. Bo ja, mając swoje życie, właśnie umieram. A życie mojego Ojca mnie do życia przewraca. Więc dostrzegamy tą sytuację, że postawa doskonała wymaga uczynków czyniących wiarę żywą, czyli wdzięczność Bogu, czyli musimy w tym świecie ukazywać nieustannie wdzięczność Bogu za czystość, którą nam objawił i że tą czystość możemy objawiać w otchłani, w głębinach, tam w głębinach, na którą to czystość oczekują istoty, to jest ten sam werset, wcześniejszy, 19 werset. W nim poszedł ogłosić zbawienie nawet duchom zamkniętym w więzieniu, niegdyś nieposłusznym, gdy za dni Noego cierpliwość Boża oczekiwała, a budowana była arka, w której niewielu, to jest 8 dusz, zostało uratowanych przez wodę. Z Kolosan 1:28. Jego dogłosimy, upominając każdego człowieka i ucząc każdego człowieka z całą mądrością, aby każdego człowieka okazywać doskonałym w Chrystusie. Czyli co to oznacza? Każdego musimy
okazywać, że Bóg każdego odkupił. Każdego odkupił i każdego dusza jest doskonała w Chrystusie. Każdego człowieka dusza jest doskonała w Chrystusie. Każdego. Nie ma człowieka, który by nie był doskonały w Chrystusie, a to jest ukazane w liście do Rzymian. List do Rzymian, rozdział 5, werset od 17. Jeżeli bowiem przez przestępstwo jednego śmierć zakrólowała z powodu jego jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru sprawiedliwości, królować będą w życiu i z powodu jednego Jezusa Chrystusa. Co to znaczy obfitość łaski i daru sprawiedliwości? Uwierzyli. Uwierzyli Chrystusowi, że On ich wybawił i na nich spoczywa cała obfitość łaski i daru sprawiedliwości. Zatem jak przestępstwo jednego prowadziło na wszystkich ludzi wyrok potępiający, tak czyn sprawiedliwy jednego sprowadza na wszystkich ludzi usprawiedliwienie dające życie. On jest naszym życiem. Chrystus nasze życie. Albowiem jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wszyscy stali się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo jednego wszyscy staną się sprawiedliwymi. Staną się oznacza to, Jeśli uwierzą Chrystusowi, to spocznie na nich łaska i dar sprawiedliwości, bo już mają i wtedy wstąpią do głębin. I teraz proszę zauważyć następną rzecz. Co to znaczy wstąpić do głębin? Oznacza to tą sytuację, kiedy uwierzyliście Chrystusowi z całej siły i spoczęła na was cała łaska i dar sprawiedliwości, to w tym momencie wszystkie pięknej córki boleści kości są z nami. Wszystkie jej boleści kości z powodu tego, że dostąpiliście boskiej sprawiedliwości. I co to oznacza? Oznacza to, że staliście się w pełnym udziale Chrystusowym Jego starcia z ciemnością dla zwycięstwa. I oznacza to tą sytuację, jak Chrystus Pan w tym ciele stał się silnie zjednoczony z tym ciałem, że ciało Jego pociło się krwią z powodu cierpienia duszy. Tak silnie był zjednoczony, że dusza doznawała lęku z powodu ciała, które ma doznać śmierci. Tak silna to jedność. Tak wy w tej jedności odczuwacie pięknej córki kości i jej boleści. Czyli jej natura udręczenia staje się waszą naturą udręczenia i jest jedyną ratunkiem dla was są uczynki czyniące wiarę żywą. Czyli Chrystus, który jest w Ojcu, a Syn Boży jest w Chrystusie, a piękna córka ziemska ma swoje miejsce w synach. Ponieważ zostali oni przeznaczeni, aby ona i on stali się jednością. Aby oblicze było w miejscu oblicza. Aby dwoje oczu stało się jednym okiem. Aby ręce kłaść w miejsce rąk. Nogi w ręce nóg. Oczy w miejsce oczu i oblicze w miejsce oblicza. Co to znaczy? Tak jak Synowie Boży, człowiek przez wiarę w Chrystusie Panu przyjął nowe ciało dla niego przygotowane przez Boga, bo porzucił ciało sprawione przez grzech, przez śmierć. Któż mnie wyzwoli z tego ciała? Śmierci. Któż mnie wyzwoli z ciała tej śmierci? Przyjął ciało stworzone przez Chrystusa,
przez Boga Ojca. Jest to napisane w 2 do Koryntian, rozdział 5, werset 17. Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. Dosłownie nowym. To nie jest tam jakaś gadanina. To jest fakt. Jest nowym stworzeniem. To, co dawne minęło, a oto wszystko stało się nowe. Minęło stare życie. Przestały istnieć sprawy związane z tym światem jako nadrzędne. Jezus Chrystus zapłakał nad Łazarzem. Zapłakał, bo ten świat nie był mu obcy. Był mu bliski, ale bliższy jest Ojciec. I z powodu Ojca, miłości, którą miał także do Łazarza, wskrzesił go dla życia. Ponieważ ten świat go zniszczył, a ten, który jest w tym świecie życiem, przywrócił go do życia. Jak mówi Marcie. Marcie mówi przecież te słowa. Ewangelia według świętego Jana, rozdział 11, werset 24, z tego co pamiętam. Rzekła Marta do niego: wiem, że zmartwychwstanie w czasie zmartwychwstania w dniu ostatecznym. Rzekł do niej Jezus: ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to? Odpowiedziała mu: tak, Panie. Ja mocno wierzę, żeś Ty jest Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat. Więc to mówi Marta. To mówi Marta, pełna świadomości i uwierzyła Chrystusowi, że On jest życiem. I co się stało? Ona już oglądała swoimi oczami duszy żywego Łazarza, bo wierzyła temu, który jest jego życiem. Już radowała się. Radowała się z życia Łazarza, brata swojego, bo uwierzyła temu, który jest życiem. Ten świat nie dał jej rady, bo uwierzyła temu, który dał światu radę. Pokonał ten świat. Pokonał grzech. Pokonał zło, szatana, ciemność. Więc co się dzieje tutaj w tym świecie, proszę Państwa? Jesteśmy w czasie, kiedy wszyscy, ale to wszyscy na tym świecie, muszą stanąć w miejscu sądu. Co to oznacza? Ujmijmy to w taki sposób, że każdy jest zbiorem wibracji. Powiedzmy, że tak mogę to ująć w taki sposób. Jest zbiorem wibracji. Jakiegoś rezonansu. Jak to jest było powiedziane przecież w Księdze Mądrości. Księga Mądrości. Tak, to był 19 rozdział. 19 rozdział Księga Mądrości. 19 rozdział, werset chyba 22 albo 20. Nie, 20. Tak, tutaj. 18. Żywioły bowiem, gdy się inaczej ze sobą zestroją, odmieniają rodzaj rytmu, jakby dźwięk harfy, zawsze pozostając w tonie. Więc odzwierciedlając tą sytuację, że wszystko jest jakimś rytmem, jakimś dźwiękiem, Chrystus jest światłością. My jesteśmy także światłością tam, gdzie On jest w nas i piękna córka ziemska w sobie ma światłość Jego, bo powstała z Boga i ma w sobie prawdę, tak jak dusza, która została przez Boga stworzona, miała w sobie prawdę i światłość, mimo że podlegała śmierci. Miała udział w śmierci, więc Chrystus przyszedł do tego życia, aby wyzwolić ją, duszę, z odium śmierci i dać jej życie, przyodzienie w wieczne, doskonałe ciało, aby żyła na wieki i mogła dzieło wykonać to, do której została powołana.
Więc w tym momencie, kiedy Chrystus staje na tym świecie, wypełnia ten świat wibracją, światłem. I wszyscy, bez względu na to, gdzie są, jak to jest było powiedziane, nie schodźcie z dachu, nie bierzcie szaty, bo tam was Chrystus spotka, gdzie jesteście. Więc wibracja, światłość, ona rezonuje ze światłością każdego człowieka wewnątrz, nawet gdzie, gdy nie wie, gdzie jest, i nagle wywołuje to w człowieku, nie w jego świadomości, ale w wewnętrznej sile wołania Chrystusa, aby poszedł do miejsca, gdzie został wezwany, czyli do miejsca swojej pracy, zadanej, może wykonanej, ale bardzo często nie. Niewykonanej. Więc wzywa do tego miejsca i każdy musi się teraz wstawić w tym miejscu, bez względu na to, czy chce, czy nie chce, bo taka jest władza Boga. Struna szarpnięta w gitarze, powiedzmy basowa, czy jakaś wyższa, ona wśród, gdy będzie wśród innych gitar, tak samo nastrojonych, wyzwoli ten sam dźwięk w danej strunie, nie w innej, tylko w tej właśnie tak samo nastrojonej, bo ten dźwięk tamtą pobudzi. I to jest ta sama sytuacja. Chrystus, Pan światłością, wzywa każdą, wzywa naszą świadomość do wstawienia się do miejsca pracy, tam gdzie światłość. I to jest sąd. Jaki? Człowiek staje w miejscu albo radosnego objawienia swojej pracy, którą przez wiarę poznawał, a teraz wedle widzenia. Lub staje w miejscu braku wykonania pracy, przedtem niewidzianej, a teraz udręczającej, i mówi, skąd się wzięło to udręczenie? Jak mnie męczy, jak jęczy? Cóż to takiego jest? Miejsca mało, ledwo co można żyć, powietrza mało. Dlatego, że rozrósł się ten, który jest hańbą, i zabrał miejsca temu, który jest prawdą. I wtedy człowiek mówi, co się stało, ale w tamtym miejscu także ma możliwość wiary. Bo w tej chwili także Bóg, jeśli uwierzy, Bóg mu da pełnię swoją, czyli pełnię, którą przez Chrystusa objawił, i pełnię i udział łaski i sprawiedliwości, daru, aby w jednej chwili Królestwo Boże się rozszerzyło i tam miał pełnię chwały, i żeby mógł to dzieło, które w każdej sekundzie może na nim spocząć, bo nie jest to jego praca, tylko jego wiara, aby przez tą wiarę mógł pracę swoją wykonać. I teraz rozumiecie Państwo, że spowiedź, czyli inaczej powiedzieć, żeby to zrozumieć, czym jest spowiedź, bo ludzie po prostu to jak działa, to nie jak płychta na byka, jak czerwona płachta na byka. Jak się mówi o spowiedzi, w sensie, że spowiedź może działać niekorzystnie. Bo działa niekorzystnie. Działa jak, dlaczego? Bo zabrania człowiekowi uznania Chrystusowej swojej doskonałości i nieustannie poczytywania duszy swojej, grzechu swojego ciała, który widzi. Ale jesteśmy wolni nie z powodu widzenia, tylko z powodu wiary. Nasza dusza, jesteśmy w udziale z czystością naszej duszy, która jest udzielona przez Chrystusa z powodu wiary, a nie z powodu widzenia. Więc to, że widzimy grzech w ciele, nic nie znaczy o dziele Chrystusowym naszej duszy. Nic. Nic nie znaczy. Tylko znaczy o naszej hańbie i braku działania, i braku uczynków czyniącym wiarę żywą. O nas znaczy, nie o nim. Jakżeż ludzie łatwo przez grzech w swoim ciele oskarżają Chrystusa o niedbałość względem ich duszy. Ale że oni mówią, ale my nie Jego oskarżamy, tylko siebie. A czy wy jesteście dawcami wolności własnej duszy? Czy wy jesteście dawcami? On jest dawcą wolności własnej duszy, więc oskarżając duszę własną o zło, Jego oskarżacie, że tego nie uczynił. Jakżeż łatwo to przychodzi. Jakże nie odstępujecie od tego gniewu względem Boga. I tej gwałtowności, a jednocześnie oskarżania Go o swój stan. Ponieważ nie siebie oskarżacie,
tylko Jego, bo wasza dusza nie jest wolna z powodu waszego postępowania, ale tylko Jego dzieła. Przyjrzyjcie się lepiej brakowi uczynków czyniących wiarę żywą. Wiara żywa to rozszerzanie chwały wolności, która już ma swój początek w duszy, o czym powiedział święty Paweł w liście do Rzymian, rozdział 8, werset chyba 20, 22 chyba. Wiemy przecież, że całe stworzenie aż dotąd jęczy i wzdycha w bólach rodzenia, lecz nie tylko ono, ale i my, którzy już posiadamy pierwsze dary ducha. Obecność żywego ducha w naszej duszy. To jest dar naszego dzieła, aby trzymając się Jego i my również ducha, i my również całą swoją istotą wzdychamy, oczekując przebrania za synów osłupienia naszego ciała. Wzdychamy. Dlaczego? Bo boleści kości pierwszej pięknej córki Boga stały się też boleściami człowieka, synów. Bo są za Niego odpowiedzialni. Jak Bóg uczynił Chrystusa odpowiedzialnych za stan ludzkości, to ból duszy człowieka stał się Jego bólem. List świętego Pawła, Piotra, rozdział drugi, werset 21-22. On grzechu nie popełnił. On grzechu nie popełnił, a w jego ustach nie było podstępu. On, gdy mu złorzeczono, nie złorzeczył. Gdy cierpiał, nie groził, ale oddawał się temu, który sądzi sprawiedliwie. On sam w swoim ciele poniósł nasze grzechy na drzewo, abyśmy przestali być uczestnikami grzechów. Czy to za mało jest tu powiedziane? Czy trudno? Czy coś niezrozumiałego tutaj jest? A żyli dla sprawiedliwości. Krwią Jego ran zostaliście uzdrowieni. Czy to jest coś niezrozumiałego? Niech człowiek porzuci zasłonę, która została na niego zarzucona w postaci tej, że musi nieustannie uznawać swoją duszę grzeszną i nie uznawać dzieła Chrystusowego, bo to jest to samo. To samo. Uznawać grzeszność swojej duszy, czyli zasłaniać się przed Bogiem jako tym, który jest złem, i który nakazuje człowiekowi szukać grzechów, ale Bóg powiedział: nie wspomnę już grzechów waszych. I Bóg nie wodzi na pokuszenie, ale wszystko czyni, aby człowiek w pokusie nie uległ. Jakżeż dzisiejszy establishment duchowny broni się przed tym, aby Bóg nie stał się dobrem dla człowieka. Jakżeż lawiruje, jakżeż okoniem staje w oporze, aby człowiek tylko nie zdołał, nie pomyślał, że Bóg może być jego zbawicielem. Ale mówi, Bóg wodzi się na pokuszenie, broni się przed nim, ile wejdzie. Bo taka jest reakcja behawioralna. Nie jest to odruch do naszej świadomości, to jest odruch behawioralny. Jest to odruch dziejący się już bardzo głęboko w naszym ciele. Zaprogramowany. Aby człowiek mógł przetrwać jeszcze w świecie mocarstwa, ducha mocarstwa powietrza. Odruch behawioralny. I jest to odniesienie do wrogości. I w ten sposób następuje odruch behawioralny. On zawsze występuje w taki sam sposób i dlatego establishment duchowny w 418 roku wykorzystał odruch behawioralny do tego, aby człowiek stał się wrogiem Boga. Wykorzystał to, że nie kierował się do świadomości. Do świadomości kierował pewnego rodzaju, można powiedzieć, własne rozumienie, ale działanie było perfekcyjnie uderzone prosto w odruch behawioralny. Ale jakoby dowolne pojmowanie. Co to znaczy dowolne pojmowanie? Tam dowolnego pojmowania nie ma. To jest tak jak w dziennikarstwie. Dziennikarz napisał sobie pytania i odpowiedzi. Prowadzi tak rozmowę, że wszystkie odpowiedzi się zgadzają. Mimo, że nie podpowiada w ogóle rozmówcy, co ma odpowiadać, ale tak prowadzi rozmowę, żeby pytania sugerowały odpowiedź
i żeby doprowadziły tego rozmówcę do takiej odpowiedzi, jakiego sobie życzy dziennikarz. Jest to umiejętność behawioralnego manipulowania, łaskotania i umiejętności jakoby nagradzania. I wtedy człowieka się prowadzi na smyczy, jak się chce. To jest znana sprawa. Oglądamy ją na świecie. Oglądamy już ją od roku, albo nawet dłużej. Widzimy po prostu, gdybyśmy się przyjrzeli sytuacji tak, która się dzieje od roku, to byśmy przyjrzeli się, jakby przyjrzymy się 8 punktom drugiego kanonu, gdzie w drugim kanonie zostało ukazane, w jaki sposób establishment duchowny manipuluje naturą duchową człowieka, to te 8 punktów dokładnie jest stosowanych w dzisiejszym świecie od roku, dokładnie co do milimetra jest pozorowanie wolności przez zniewolenie, a później przez zniewolenie jako konieczne, a później kto nie chce zniewolenia, dostaje karę. Kościół tak samo postąpił. Właściwie to jest nauka od nierządnicy. Nauka od nierządnicy, którą się później kieruje bestie i rogi. Bestia i rogi kierują się nauką nierządnicy. To, żeby zrozumieć tą sytuację, to jest Apokalipsa świętego Jana, rozdział 17, werset 16. Jest napisane: a 10 rogów, które widziałeś, i bestia, ci nienawidzić będą nierządnicy i sprawią, że będzie spustoszona i naga, i będą jedli jej ciało i spalą ją ogniem. Bo Bóg natchnął ich serca, aby wykonali jego zamysł, i to jeden zamysł wykonali, i dali bestii królewską swą władzę, aż Boże słowa się rozpełnią. Czyli co to oznacza? Cokolwiek establishment duchowny czy świecki będzie czynił, to i tak czynią to, co Bóg chce, nawet jeśli będą najbardziej wyrafinowani i najbardziej przebiegli, to i tak Boże dzieło pełnią, ponieważ taka jest wola Boża, i nawet jeśli będą zmieniali je na 100 razy, to i tak taki był zamiar Boży, bo Bóg ich myśl, daje im myśli, czego nie zdają sobie z tego sprawy. Myślą, że myślą sami i że sami siebie prowadzą i sami sobie to wszystko czynią. Przerwa. Dziękuję Państwu.